A teraz chciałbym się skupić na tym, co jest dla Kościoła Jezusa Chrystusa niezwykle istotne i niezwykle ważne. Drodzy, i myślę, że powinniśmy, a szczególnie jeżeli nazywamy się Kościołem i zborem zielonoświątkowym, tym bardziej nasza uwaga powinna być zwrócona na to, aby Duch Święty mógł działać, mógł nas napełniać, mógł nas wyposażać tak, jak On tego chce. I chciałbym otworzyć Ewangelię Łukasza, 24 rozdział i czytać wiersz 49 tej Ewangelii. I tutaj jest napisane tak. Jezus mówi do swoich uczniów, do apostołów, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Wiersz 49, 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jeszcze raz przeczytam. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To, co czytaliśmy z dziejów apostolskich, jest kontynuacją, jest wypełnieniem tego, co właśnie Jezus mówił do swoich uczniów. 10 dni od momentu, kiedy Jezus został zabrany w górę do nieba, na oczach swoich apostołów, 10 dni potem, 50 dni po święcie, po ukrzyżowaniu Jezusa, po święcie Paschy, Duch Święty, tak jak był obiecany, zstąpił na tych zgromadzonych w Wieczerniku. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy uważnie przyjrzeli się temu, co mówi nam Boże Słowo o tym posłaniu, o tym wysłaniu Ducha Świętego. Kiedy Jezus mówi, ja ześlę na was obietnicę Ojca, używa tutaj słowa apostello, które oznacza wysyłam, tak? Od którego to słowa pochodzi apostoł, posłaniec, wysłany. Ja wysyłam wam. Wysyłam na was obietnicę Ojca. Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, zanim odszedł, zanim poszedł na krzyż, a później odszedł do nieba, do Ojca, tam Pan Jezus wyraźnie mówi do swoich uczniów, że On odchodzi. Że On odchodzi i już dłużej nie będzie z nimi tutaj na ziemi. Oczywiście to spowodowało głęboki smutek. I zresztą Jezus mówi, wy nie smućcie się z tego powodu, bo dla was jest lepszą rzeczą, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie, ale kiedy odejdę, ja poślę go do was. Tak więc Jezus, zanim odchodzi, przygotowuje uczniów, mówi im o Duchu Świętym, naucza ich o Duchu Świętym. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, pamiętacie, tam w Wieczerniku, zanim wyszli z tego Wieczernika i Jezus poszedł do ogrodu Getsemane się modlić, Jezus modli się do Ojca, Ojcze, chcę, żebyś ich zachował w tym świecie, zachował od złego. Nie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich zachował od złego w tym świecie, aby byli tam, gdzie ja jestem. I z drugiej strony Jezus im mówi wyraźnie, oto w moje miejsce ja dam wam innego niż ja jestem pocieszycielem. Bardzo ważne słowa Jezus mówi do swoich apostołów. Mówi o innym od siebie pocieszycielu. Nazywa go innym i tamto słowo inny oznacza taki sam jak Jezus, ale inny od Jezusa. Tej samej istoty co Jezus, boskiej istoty, ale inny od Jezusa. I nazywa go parakletosem. Duch Święty, którego ja wam poślę, on jest tym obiecanym parakletosem i chcę, żeby był z wami na wieki. Tak jak Jezus obiecuje, że będzie z nami aż do skończenia świata, tak on powiedział o Duchu Świętym, będzie z wami na wieki. Moi drodzy, w Ewangelii Jana Jezus mówi tak, ja poślę wam innego pocieszyciela, ale zarazem także mówi, że mój Ojciec pośle wam pocieszyciela. W Ewangelii Jana 14, 26 jest napisane, lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu.
A więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, drodzy, jak to jest to, co Jezus mówi. Chciałbym, żebyście byli skupieni na tym, co chciałbym przekazać dzisiaj. Oto Jezus mówi tak, ja odchodzę, ale w moje miejsce przyjdzie pocieszyciel tej samej istoty, co ja, inny ode mnie i on będzie z wami na wieki. Mówi Jezus, ja go poślę, ale z drugiej strony mówi też, mój Ojciec też go pośle. Inaczej mówiąc, zobaczcie, że Duch Święty jest posłany do Kościoła, do ciebie i do mnie, do naszego życia przez Boga Ojca i Boga Syna. Jest on tym, który od Ojca i od Syna przychodzi do Kościoła, przychodzi do życia Bożego dziecka. I tam Jezus, kiedy mówi, ja wam poślę i Ojciec mój pośle, Jezus używa troszeczkę innego słowa na określenie posłania. Tam był wysłany, jak wysłaniec, jak apostoł, skierowany do nas, Duch Święty. A tutaj Jezus używa w tym wypadku, kiedy mówi, że Ojciec pośle i ja poślę wam innego pocieszyciela, używa greckiego słowa, które oznacza posłać, wyprawić, ale to słowo posłać w języku greckim oznacza posłać jako dar. Oto Duch Święty jest posłany jako dar. Już w samym słowie, w samym wyrażeniu, kiedy Jezus mówi, ja poślę i mój Ojciec poślę do was Ducha, to w tym słowie posłanie mieści się, że to jest posłany dar dla Kościoła. Dar dla Bożych dzieci, dar dla ciebie. Czy za dar płacimy, drodzy? Czy coś płacisz za to, że ktoś cię czymś obdarowuje? Bo jeżeli płacisz, to już nie jest dar. Po prostu kupujesz coś. Pamiętacie, jest taka historia w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Szymon Mak niby się nawrócił. Możliwe, że się nawrócił, nie wiem. Ta sytuacja i jego nawrócenie jest takie pod wielkim znakiem zapytania. W każdym razie, kiedy już się ochrzcił, to później przyniósł pieniądze i mówi do Piotra i do Jana, dajcie i mnie ten dar, żeby na kogo ręce włożę, aby przyjął Ducha Świętego. I wtedy usłyszał bardzo surowe słowa. Oto nie masz żadnego działu w tym. Niech będzie, wpadasz pod Boże przekleństwo. Czy ty myślisz, że dar Boży można kupić za pieniądze? Więc chciałbym, żebyśmy mogli uchwycić, kiedy Jezus mówi, poślę wam. Poślę do moich dzieci, poślę do mojego kościoła, poślę do tych, którzy we mnie uwierzyli, Ducha Świętego. To w tym samym słowie posłanie oznacza, że posyła dar Ducha Świętego. Nie musisz za to nic płacić. Czy za zbawienie, drodzy, coś musieliśmy zapłacić? Czy co do naszego zbawienia musieliśmy coś jeszcze dołożyć do tego, żeby być zbawionymi? Czy po prostu uwierzyć, zaufać, że Jezus Chrystus, Jego przelana święta krew na krzyżu zupełnie wystarcza dla twojego i dla mojego zbawienia, prawda? Nic, po prostu przyjęliśmy dar łaski, zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie i przyjmujesz go po prostu przez wiarę, przez zaufanie. Wiesz, że nie jesteś w stanie niczym zapłacić za swoje zbawienie. Ono jest darmo z łaski, jest darem Bożym. Ten dar został zapłacony najdroższą ceną życia krwi Pana Jezusa Chrystusa. Ale tutaj Jezus mówi, nie tylko będziecie zbawieni, nie tylko będziecie moim ludem, ale ja posyłam wam także dar, którym jest Duch Święty, który pochodzi i przychodzi od Ojca i ode mnie będzie posłany i my z Ojcem wyślemy go wam. Ojciec mój wręcz w moim imieniu go wysyła. To znaczy, drodzy, że Duch Święty jest zaangażowany w przyjście do naszego życia ze swoją obecnością i mocą. Inaczej mówiąc, nie tylko Ojciec i Syn Boży są zainteresowani, aby Duch Święty mógł być obecny w naszym życiu. Ale wierzę, bo przecież Duch Święty nie jest jakąś boską tylko energią, boską mocą, kimś bezosobowym, ale to sam Duch Święty jako osoba jest zainteresowany, aby przyjść do twojego i do mojego życia i wypełnić je
boską obecnością, swoją Bożą obecnością. Zresztą Jezus powiedział w pewnym momencie takie fantastyczne słowa: ja i Ojciec mój przyjdziemy do was i u was zamieszkamy. W życiu każdego Bożego dziecka. A dzieje się to właśnie przez tą boską osobę, którą jest Duch Święty. Zresztą jak można byłoby myśleć, że Duch Święty nie jest boską osobą, tylko jakąś energią, siłą, mocą bezosobową, skoro Jezus nazywa go inny, ale tej samej istoty, co ja. I tak samo jest parakletosem, jak ja. Jest pocieszycielem. To greckie słowo parakletos oznacza kogoś, kto stoi przy twoim i moim boku. Kogoś, kto stoi jak obrońca i adwokat przy naszym boku. A więc Pan Jezus mówi do uczniów: nie bójcie się. Nie lękajcie się. Oto ja idę do Ojca i kiedy będę uwielbiony, ja wam poślę obietnicę, którą Ojciec wam złożył, dar Ducha Świętego i on zostanie zesłany, dany wam jako ten, który będzie przy waszym boku we dnie i w nocy. Będzie obecny przy waszym życiu. On będzie obrońcą, on będzie się wstawiał za wami, on będzie was pocieszał. Bo tak, to znaczy słowo parakletos. Wiecie, to jest to samo słowo. Jezus mówi: inny niż ja pocieszyciel. Ale ewangelista Jan w pierwszym liście Jana, apostoł Jan w drugim rozdziale wierszu pierwszym mówi o sobie, że jest parakletosem. Dlatego to nam wszystko się tutaj zgadza. Mówi: inny niż ja pocieszyciel. A o sobie mówi: dzieci moje, to wam piszę, nie grzeszcie. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy parakletosa u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Tam jest użyte, u nas przetłumaczone jako mamy orędownika, mamy obrońcę. I tam jest to właśnie słowo: mamy parakletosa. A na ziemię został zesłany ten inny od Jezusa, parakletos, którym jest Duch Święty. A więc nie ma absolutnie mowy o tym, żeby Jezus, który jest osobą, zamienił i dał swoje miejsce kogoś, kto nie jest osobą. Mówię to celowo i mówię to świadomie, aby podkreślić, że Duch Święty jest boską osobą, nie jest bezosobową siłą czy energią. A więc on wychodzi, przychodzi od Ojca, posłany jest przez Ojca i Syna i chce, żeby Kościół go przyjął tak, jak on powinien być przyjęty. Chyba że ktoś nie lubi darów. Chyba że ktoś nie lubi najlepszych darów, bo to, co jest od Ojca z góry, z nieba, jest najlepsze. Amen? Jest najlepsze, drodzy. Wiecie, jest tyle nieporozumień odnośnie osoby i działania Ducha Świętego, że nawet chrześcijanie, Boże dzieci, którzy są zrodzeni z Ducha, są ochrzczeni w wodzie, jakby zatrzymują się w tym miejscu i obawiają się, że może coś nie tak być, kiedy Duch Święty na ich życie stąpi. Ale nie znajduję żadnych podstaw w Bożym Słowie do takich obaw, do takiego myślenia, do takiego postrzegania daru, który jest od Ojca i samej osoby Ducha Świętego, który przychodzi do naszego życia. On przyjdzie ze swoją obecnością do każdego Bożego dziecka, które go zaprosi, które otworzy swoje serce. Zwróćcie uwagę, Jezus mówi do apostołów: wy czekajcie, wy bądźcie gotowi i czekajcie, abyście wzięli Ducha Świętego, ten dar Ducha Świętego, kiedy na was stąpi. A więc muszę być człowiekiem, który jest otwarty, który ufa Bogu i który spodziewa się najlepszych rzeczy od Boga. Gdy On przyjdzie, On nie tylko przyszedł generalnie, aby rozpocząć życie Kościoła. On nie przychodzi tylko do niektórych ludzi w Kościele Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że ten dar należy się wszystkim w Kościele. Bez wyjątku. Bóg nie uczynił żadnej różnicy. A więc On przyjdzie i udzieli mocy swojej każdemu nowonarodzonemu Bożemu dziecku. Weźmiecie moc. Będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Takie wyrażenia mamy w Nowym Testamencie. I tutaj to, co czytaliśmy. Przyjdzie On, ta obietnica, i będziecie przyobleczeni mocą Ducha Świętego.
Moi drodzy, bez obecności, bez działania Ducha Świętego nic nie może zaistnieć. Absolutnie nic. Kiedy otwieram Biblię, już na samym początku spotykam się z działaniem Ducha Bożego, Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, czegokolwiek byśmy nie dotknęli z Bożych spraw, czy to stworzenia, czy to zbawienia, czy to powstania Kościoła, zawsze obecny jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Kiedy Bóg tworzy świat, Biblia mówi, że Bóg niech powstanie i to, i tamto, wypowiada słowo, którym wszyscy upatrujemy Syna Bożego, bo On jest tym odwiecznym słowem. Wszystko przez Niego powstało, co powstało. A bez Niego nic nie powstało, mówi Słowo Boże. Ale dalej jest napisane, a nad tym chaosem, nad tym bezkształtem, który był, unosił się Duch Boży. I On zaczął wprowadzać życie i porządek, i błogosławieństwo. A kiedy, drodzy, mówimy o zbawieniu, to nie da się pominąć działania Ducha Bożego, Ducha Świętego, który zstępował na proroków, dawał słowo i który w ogóle sprawił, że mamy słowo. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, przez Jego świętego Ducha. A więc gdziekolwiek, przecież nie byłbym zbawiony, drodzy. Ty nie byłbyś zbawiony, gdyby nie praca Ducha Świętego nad Twoim i nad moim życiem. Gdyby nie przyszła ta boska obecność w pewnym momencie do Twojego i do mojego serca, gdzie nagle uświadamiasz sobie, że Twoje, moje życie wcale nie jest tak dobre, jak nam się wydawało. Że nagle zaczynam dostrzegać w tym świetle, które zsyła Duch Święty, całą ohydę grzechu w moim i w Twoim sercu. On, gdy przyjdzie, mówi Jezus, On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Drodzy, bez tej siły, bez tej łaski przekonywania Ducha Świętego nikogo z nas by tutaj dzisiaj nie było. Nie uwielbialibyśmy Boga. Może byśmy sobie myśleli, że nasze życie jest całkiem fair. Przecież mówimy, nikogo nie zabiłem, nie okradłem i tak dalej. Staram się żyć porządnie. To Duch Święty, kiedy przychodzi ze swoją obecnością, nagle uświadamia nam, jak bardzo zepsute jest Twoje i moje serce. Że jesteśmy pogrążeni w duchowej ciemności. Dlatego nagle ta prawda nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma nikogo, który mógłby się Bogu podobać. Jak, wiecie, przenika nas i mówimy, Boże, ratuj. Panie, ratuj. Wiecie, kocham Ducha Świętego za tą niesamowitą łaskę, którą daje nam, ludziom, i przekonuje nas, i zapala to Boże światło, rozświeca nasze umysły, abyśmy zobaczyli, jak naprawdę wygląda nasze życie. To On zradza nas do życia z Bogiem. Co się narodziło z ciała? Jest ciałem. Ale co się narodziło z Boga, co się narodziło z Ducha, jest Duchem. Bez działania Ducha Bożego. Nikt nie może stać się Bożym dzieckiem. Nikt nie może być odrodzony do nowego życia. Nikt nie może sam siebie poprawić na tyle, aby mógł się Bogu podobać. To dzieło czyni Duch Święty w Tobie i we mnie. Jest to dzieło odnowy, dania nowego życia, nowego serca, życia od Boga. Tak więc On czyni to w sposób cudowny i wspaniały. Wiecie, czyni tak, że na jedno z nabożeń z ewangelizacyjnych Billy Grahama przyszedł złodziej. Mówi, tam jest tyle ludzi, jeden koło drugiego. Jest, mówi, świetna okazja, żeby mógł troszeczkę zarobić. I sobie gdzieś tam usiadł koło kogoś, czy stanął. Ludzie się modlą, ludzie uwielbiają. Są tam wierzący i niewierzący, bo to jest ewangelizacja. I on od razu tam tego pierwszego, po prawej czy po lewej, od razu obrobił z portfela. Ale słucha słowa.
słowa głoszonego pod namaszczeniem Ducha Świętego. I to nie człowiek przekonuje, nie kaznodzieja przekonuje. To jest zbyt mało, to Duch Święty używa prostego Słowa Bożego, prostego kaznodziei. To Duch Święty przemawia głęboko do serca człowieka i on nagle ma świadomość grzechu. I jest wezwanie, kto chce życie oddać Chrystusowi, niech tutaj przyjdzie na środek. I on wstaje z tym portfelem ukradzionym, wstaje i zaczyna iść w kierunku przodu, aby oddać życie i nagle uświadomił sobie, że on tak nie będzie wysłuchany przez Boga. Że to, co przed chwilą zrobił, jest niewłaściwe. I wrócił się z powrotem, wyciągnął portfel i oddał temu człowiekowi, a później poszedł, pobiegł, aby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To jest siła przekonywania, którą czyni Duch Święty. Halleluja. Kochani, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy, żeby Kościół wrócił, prosił, abyśmy stawali przed Bogiem, mówili, przyjdź Duchu Święty i użyj mnie. Żadna nasza siła, żadna nasza mądrość, żadna elokwencja nie jest w stanie uświadomić człowieka, jak daleko jest od Boga. Inny przykład. Inne nabożeństwo ewangelizacyjne. Usługiwał jakiś znany ewangelista. Bóg czynił przez niego wielkie cuda. Potwierdzał swoje słowo znakami i cudami. I w końcu wysłali tam jednego człowieka. Bandyci. Lokalni bandyci. Powiedzieli mu, zastrzel go. I on miał pistolet czy nóż. Nie pamiętam dokładnie. Miał jedno zadanie do wykonania. Zabić go. Wiecie, on przyszedł na to nabożeństwo, on słucha słowa. I nagle Duch Boży zaczął do niego przemawiać. On nie wiedział, co się z nim dzieje. On zaczął płakać sam nad sobą, nad okropnością tego, co jest obecne w jego życiu. I wyszedł na środek, kiedy było wezwanie. On miał tylko, może wyciągnąć pistolet czy nóż, aby tego kaznodzieje, który chodził i modlił się o tych, którzy wyszli na środek, żeby wykonać to zadanie, które mu polecono. I on tam klęczy. I on woła, ja nie mogę tego zrobić. A ci duszpasterze myśleli, że on nie może uwierzyć w Boże przebaczenie i mówią mu, możesz. I tam oddał swoje życie Bogu. Kochany Duch Święty, oto poślę wam dar. Nie będziecie sami. Kiedy będziecie mówić świadectwo, będziecie mówić w mojej mocy, mówi Pan. To nie wy będziecie przekonywać, ale to mój Święty Duch, który spocznie na was, który was przyoblecze, on wykona dzieła, dla którego go posyłam dla was. Drodzy, Duch Święty jest obecny wszędzie. Nawet przy chrzcie jest obecny. W chrzcie wodnym. Jezus odchodząc mówi, idźcie, głoście Ewangelię. I mówi, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Popatrzcie, gdyby Duch Święty nie był Bogiem, nie byłby tam wymieniony obok Ojca i Syna. Gdyby nie miał sobie pełni boskości, nie byłby tam. Tak więc posłany jest. I pamiętajcie w tym słowie, posyłam was, poślę wam. Jest to słowo, jest posłany jako dar dla ciebie. Nie musisz nic zrobić, nic zapracować. To jest dar, który jest dany Bożym dzieciom. Po drugie, tutaj w tej Ewangelii Łukasza jest wspomniane, jest to obietnica Ojca. Obietnica Ojca. Słuchajcie, to nie jest obietnica kogoś tam. Nawet najwybitniejszego kaznodziei. Chociaż myślę, że najwybitniejszy kaznodzieja nie wie, że jest najwybitniejszy. Uważa się za najmniejszego. Obietnica Ojca dla Bożych dzieci. Zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. I to słowo obietnica występuje wiele razy. W Galacjan 3,14, abyśmy obiecanego ducha wzięli przez wiarę. W Dziejach Apostolskich 1,4, czekajcie na obietnicę Ojca.
Drodzy, kiedy myślę o tym wyrażeniu obietnica Ojca, dar od Ojca, jest to obietnica Ojca, to nie mogę myśleć źle. To mogę myśleć tylko jednym, skoro Ojciec dał obietnicę takiego daru, to jest najlepsze, co może mi się wydarzyć. To słowo obietnica jest takim ładnym słowem. Oznacza Ewangelia, coś, co jest związane właśnie z tą dobrą nowiną. Jest to obietnica, jest to obwieszczenie. A pamiętacie w Ewangelii Łukasza 11 rozdział, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czy da węża, czy da skorpiona, czy da kamień, kiedy Boże dziecko przyjdzie i poprosi o moc Ducha Świętego? Absolutnie nie. A więc pamiętajmy, drodzy, Ojciec dał obietnicę. Ta obietnica jest realizowana. Ta obietnica dana jest nie tylko apostołom, nie tylko niektórym ludziom. Ta obietnica dana jest całemu Kościołowi, każdemu Bożemu dziecku, bez wyjątku. O tym Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie. Jest przyobleczeniem mocą. Będziecie przyobleczeni, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Drodzy, to słowo przyoblekać, to jest rzeczywiście słowo oznaczające tak, jak ja bym ubrał tą marynarkę albo ty cokolwiek ubierasz na siebie. Dosłownie oznacza przywdziać, włożyć, ubrać. Zostaniecie przez Ojca, który dał obietnicę i dar, przyobleczeni, okryci Duchem Świętym, który na was stąpi. I nie tylko będziecie Nim przyobleczeni, ale Jego moc będzie waszym udziałem. On będzie udzielał wam mocy. Wiecie, to samo słowo, przyoblec, jest użyte w Księdze Sędziów 6:34 na oznaczenie Gedeona. Tam jest napisane, kiedy go ogarnął, dosłownie, kiedy go przyoblekł Duch Święty. To jest ciekawe. W Starym Przymierzu tylko niektórzy ludzie byli napełnieni, otrzymywali Ducha Świętego. Nie, dla niektórych zstępował w pewnych momentach, aby coś wykonali i odstępował, a później znowu zstępował. O Dawidzie raczej możemy sądzić, że na nim spoczywał Duch Święty cały czas od momentu, kiedy Samuel namaścił go na króla nad Izraelem. Ale to jest to samo słowo ubrać, przyoblec. O Samsonie jest powiedziane, że przypadł na niego Duch Pański. To słowo przypaść, on dosłownie znaczy przypaść. Nagle ogarnia go Duch Pański. Na Saula stąpił Duch Pański, pierwszego króla. W każdym razie, kiedy Duch Święty stępował, oto ludzie byli zdolni, gotowi, mieli wiarę do tego, aby dokonywać rzeczy niemożliwych. Oto Samson, kiedy ogarnął, czy kiedy przypadł na niego Duch Pański, kiedy zagrodził mu drogę lew, rozszarpał tego lwa. Ktoś żartobliwie powiedział, że lew źle ocenił sytuację. Prawda? Wiecie, kiedy człowiek Boży jest napełniony mocą Bożą, mówisz proste słowa, ale w tym jest obecność i działanie Ducha Świętego, który przenika serca słuchaczy, dotyka ich i czyni Boże dzieła. Duch Święty chce doprowadzić człowieka do opamiętania, do nawrócenia. To jest Jego praca, pokazać nam nasz stan i sprawić, abyśmy mogli w oparciu o to objawienie zwrócić swój wzrok na Jezusa i u Niego szukać łaski i przebaczenia. Stąpił na niego Duch Święty. Kiedy czytam o Dawidzie, to ten Duch Święty sprawiał, że on także rozprawiał się i z lwem, i z niedźwiedziem. I on miał świadomość tego. A więc jest to przyobleczenie mocą. Kiedy Piotr głosi słowo, słucha go tłum ludzi, bo przecież na jego zwiastowanie 3000 ludzi tam przybyłych nawraca się.
Tam jest tak napisane, że ci, którzy byli z różnych krajów, słyszeli ich mówiących w swoich językach. Akurat tam języki, kiedy Duch Święty zstąpił, języki były do przekazania poselstwa, oni mówią, oni głoszą wielkie Boże dzieła i to sprawiło, że oni byli poruszeni, oni byli gotowi słuchać tego zwiastowania o krzyżu, które Piotr później głosił i gotowi byli pójść za Jezusem, dać się ochrzcić i przyłączyć się do zboru. Ale te języki były znakiem. Oto ci ludzie nie uczyli się tych języków. I oto mówili w językach danych narodów, aby Bóg był przez to uwielbiony. Pamiętam na seminarium, kiedy modlimy się wieczorami, mamy takie społeczności i kiedy modliłem się, akurat modliłem się innymi językami, a mieliśmy studenta z Afryki. Mieszkał w Polsce. Uczył się w Polsce. I kiedy on stał zupełnie z drugiej strony, ja się modliłem na językach, on mówi, ja rozumiałem, co ty mówisz. Modliłeś się w jakimś tam dialekcie. I w każdym razie mówi, to co mówiłeś, jakby Bóg przygotowuje cię, abyś przeszedł przez doświadczenie i że Bóg będzie z tobą. Są fajne, fantastyczne rzeczy, które możemy doświadczać, kiedy Duch Święty wstępuje. Ja myślę, że nie ma potrzeby, aby Boże dzieci, które kochają Pana, aby się bali, czy z jakąś rezerwą podchodzili do modlitwy, do prośby, do wołania o to, aby Duch Święty na nich wstąpił. Będziecie przyobleczeni mocą. Jeszcze to słowo moc, to jest greckie dynamis. Od niego pochodzi polskie dynamit. Oznacza potęgę, siłę, moc, przejaw mocy boskiej, cud, zdolność, możność. Oto weźmiecie tą moc, te zdolności, coś, co jest od Ducha Świętego, aby być moimi świadkami, kiedy On zstąpi. Komu należy się ta moc? Komu należy się ten dar Ducha Świętego? Już powiedziałem, ale chcę to jeszcze raz podkreślić. W Dziejach Apostolskich 2:38 chciałbym, żebyśmy to wyraźnie przeczytali, zobaczyli, kiedy oni słuchają przemawiającego Piotra. Wiersz może 37, kiedy już słyszeli o tym, że oni są winni ukrzyżowania. Wiersz 37, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Chcę jeszcze raz zwrócić na to uwagę. W tam samym słowie poślę jest mowa o darze. Ale tutaj jest użyte inne słowo, kiedy Piotr mówi, że a otrzymacie. Tak naprawdę powinno być weźmiecie dar Ducha Świętego. I tu jest użyte słowo dorea greckie, które oznacza dar, podarunek, upominek. Coś dane darmo, bez zapłaty. Jakby innym słowem, ale oddana ta sama prawda, o której Jezus nauczał w Ewangelii Jana. Tak więc otrzymasz dar. Nie musisz za to płacić. Jezus za to już zapłacił. On oddał życie, abyśmy byli ubłogosławieni w Nim wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. 2:17 tutaj w tym samym rozdziale. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało. A tutaj czytamy, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Myślę, że kiedy prorok mówi na wszelkie, mam na myśli ludzi, którzy zostali odrodzeni z ducha, stali się Bożą własnością. I dla nich wszystkich jest dar ducha. Ale tu Piotr mówi bardzo wprost. Obietnica ta bowiem, ta obietnica od Ojca z nieba, odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Zobaczcie, odnosi się do wszystkich, do was, do dzieci, ilu ich Pan Bóg powoła.
Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. A więc uwierzyli, pokutowali, uwierzyli, dali się ochrzcić w wodzie, a sądzę, że później zachęceni wezwaniem Piotra, nauczaniem apostołów, modlili się, aby Duch Święty zstąpił na nich. Tak więc ta obietnica, ten dar, dany darmo, w momencie, kiedy Jezus został uwielbiony, Ojciec posłał i Jezus posyła dar Ducha Świętego. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale od 37 do 39 jest napisane: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze wyniesiony, uwielbiony, jeszcze nie zasiadł po prawicy Ojca. Ale On już zasiadł ponad 2000 lat temu. Jest po prawicy Ojca i Duch Święty od tego czasu jest wylany. Ale zwróćmy uwagę na to słowo, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać. I tak samo, kiedy Paweł pyta uczniów Jana Chrzciciela w Efezie, 19 rozdział od 1 do 6, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Ale tam jest słowo, które oznacza, czy wzięliście Ducha Świętego. I tak samo tutaj w 7 rozdziale Ewangelii Jana, a to mówił o Duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli. Mi się wydaje, że jest pewna różnica, otrzymać i wziąć. Otrzymać to stawia mnie w takiej pozycji biernej, prawda? Coś spadnie na mnie, coś się... Ale wziąć, to ja muszę wstać i to wziąć. Muszę wyciągnąć ręce i to wziąć. Czy wziąłeś już Ducha Świętego? Czy wziąłeś już tą obietnicę Ojca? Czy ona już jest twoim udziałem? Drodzy, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, w życiu Kościoła, sprawa Ducha Świętego nie była sprawą bardzo odległą od momentu nawrócenia. Nie było to tak, że Duch Święty i dar Ducha i obietnica jest dana dla tych dojrzałych, takich zdrowych, dojrzałych chrześcijan. Nie. Kiedy czytam w domu Korneliusza, Korneliusz się nawraca, poganin się nawraca. I tam jest napisane nie tylko on, ale wszyscy w jego domu, słuchając zwiastowania o krzyżu apostoła Piotra, uwierzyli. I tam jest napisane: i nagle Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. My wiemy, co tam się wydarzyło. Że kiedy Duch Święty, 10 rozdział Dzieł Apostolskich, a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy wraz z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak my? Czy może ktoś odmówić wody im? I później Piotr ma problemy ze strony Żydów. Oni myśleli, że zbawienie, łaska, dar Ducha Świętego jest tylko dla Żydów. I musiał się tłumaczyć. 11 rozdział nam o tym mówi. I tutaj Piotr mówi tak. Mówi tak, mówiąc o tym całym wydarzeniu. A gdy zacząłem mówić, wiersz 11 rozdziału, wiersz 15, a gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni, zanurzeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Ciekawa rzecz. W Samarii, kiedy Samaria przyjmowała Słowo Boże, ludzie byli ochrzczeni.
Piotr i Jan przyszli i modlili się, aby oni wzięli Ducha Świętego. Kiedy apostoł Paweł spotyka ludzi, grupkę ludzi, około 12 w Efezie, pierwsze pytanie, czy wzięliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Oni mówią, my nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. I wtedy on im wyjaśnił, co uczynił Jezus, oni się nawrócili, ochrzcili w wodzie i później Paweł położył na nich ręce i przyjęli Ducha Świętego. A tutaj Piotr nawet o to się nie modlił. Oto sam Pan widział, jak ważne to jest, aby Jego Duch Święty wypełniał każde Boże dziecko. Weźmijcie moc Ducha Świętego. I w Dziejach Apostolskich 1:8 jest napisane, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Jak daleko? Inne tłumaczenie Biblii, chyba gdańskiej, mówi aż do ostatniego kraju ziemi. A jedne mówią aż po krańce ziemi. Będziecie o mnie świadczyć. Drodzy, pomyślmy przez chwilę. Czy wziąłeś już Ducha Świętego? Jesteś Bożym dzieckiem? Zostałeś ochrzczony w wodzie? Czy wziąłeś Ducha Świętego? Jest to sprawa bardzo ważna, dlatego że to jest obietnica dana od Ojca. Jest to dar, który chce, żeby każde Jego dziecko przyjęło dar Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę modlili się. Chciałbym, żebyśmy może nie powstawali, ale pochylili nasze głowy. Chciałbym, żebyś przez chwilę pomyślał o sobie. Co jest ze mną? Nawróciłem się, należę do Pana, ale przecież On dał polecenie, abym wziął moc Ducha Świętego. Abym pozwolił się przyoblec Duchowi Świętemu. Drodzy, chciałbym, żebyśmy przez chwilę tak tam na swoim miejscu myśleli o sobie. A może zostałem kiedyś napełniony Duchem Świętym, a teraz po prostu potrzebuję nowego napełnienia. Chrzest jest jednorazowy, napełnienia są wielorazowe. Tak naucza nas Boże Słowo. Czy chcesz poprosić Pana, Ducha Świętego? Proszę Cię, przyjść do mego życia. Ja potrzebuję Twojej mocy. Ja nie dam rady sam. Sami doskonale wiemy. Nie jesteśmy w stanie nic o własnych siłach zrobić. Jeśli nie On zadziała, to nic nie zrobimy. Przyjdźmy przed oblicze Pana. Tak siedząc, tak w ciszy modląc się, może szeptem. I chcemy wołać do Pana. Panie, tak dziękujemy Ci, że dajesz najlepsze rzeczy Kościołowi. Ojcze, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego. Ojcze, dziękuję Ci, że Duch Święty dany jest każdemu Twojemu dziecku bez wyjątku. Za darmo, dlatego że Chrystus oddał za nas życie i pojednał nas z Tobą, Ojcze. Panie, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź do mego serca, do mego życia. Przyjdź i napełnij mnie na nowo, Duchu Święty. Panie, też modlę się, aby była wiara w sercach Twoich dzieci, Twojego ludu na tym miejscu. Aby było pragnienie, abyś Ty napełnił ich swoim świętym Duchem. Panie, abyśmy nie ustawali, ale szukali u Ciebie tego, co masz dla nas, dla swojego Kościoła. Przez Jezusa Chrystusa i w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci. Teraz, Panie, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Tak jak tutaj siedzimy, przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, uwielbij Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, podnoś nas. Podnoś naszą wiarę. Podnoś nasze serca. Podnoś nas do uwielbienia i chwały naszego Pana i Zbawiciela. Przyjdź i napełniaj nas. Jezu, Ty, który chrzcisz, Ty, który zanurzasz, Panie, napełniaj Duchem Świętym swój lud na tym miejscu, swój Kościół. W imieniu Jezusa o to się modlimy. W imieniu Jezusa. Panie, dziękujemy Ci, że są to
najlepsze rzeczy, dar od Ciebie z nieba. Nie chcemy się zamykać. Nie chcemy, Panie, być z rezerwą do Twojego działania, do Twojej obecności, ale ufamy całkowicie Tobie, że dajesz Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą. Nie dajesz niczego innego. Dziękujemy Ci, Jezus. Błogosławię, Panie, Twoje imię i błogosławię Twojemu zborowi na tym miejscu. Błogosławię moich braci i siostry i modlę się, aby moc Ducha wypełniła każde serce, każdego z nas. Panie, pomóż nam, abyśmy wzięli Ducha Świętego. Hallelujah.